Dzień dziecka to szczególny dzień w roku, na który czekają szczególnie najmłodsi. W tym roku dzieci musiały się uzbroić w jeszcze większą cierpliwość, bo ze względu na niesprzyjającą pogodową aurę, wszystkie imprezy przesunęły się aż o tydzień. Nie wiesz, jak to jest, kiedy komuś krwawi serce. Nie wiesz, jak ktoś wyciera ostatnią łezkę. Nie wiesz, jak to jest, kiedy ktoś ucieka stąd, wiedząc, że po nim czeka ogromny most. Chcąc zrobić ten ostateczny krok, wiedząc, że jego serce opyta mrok. Wiedząc, że ja na nim wysoki samosąd, być gotowym na skok. Jednak warto było czekać, bo atrakcji i niespodzianek nie brakowało. Rada Wspólnoty Samorządowej Śródmieście stanęła na wysokości zadania i zorganizowała ze swoimi partnerami świetną zabawę na Wobrzyskim Rynku dla najmłodszych. Scena zajęta była non-stop, gdzie doskonale bawiły się dzieci, nie zabrakło konkursów i niespodzianek. Były też wybory Miss Mamy i Mistera Taty. Proszę, gratuluję. Szanowni Państwo, brawo dla mam, brawo, brawo. Nasze kochane mamy miski, misterów. Jak zwykle nie zawiedli też nasi pożarnicy, którzy do rynku wjechali swoim wozem strażackim i ochoczo pozwalali dzieciom wejść do ich samochodu. Przewodniczący Rady Wspólnoty Samorządowej Piotr Kwiatkowski dwoił się i troił, by przygotować i przeprowadzić tą imprezę. Pomimo przełożenia imprezy w czasie, frekwencja dopisała i na Wałbrzyskim Rynku w tym dniu odbywała się wielka zabawa. Organizatorzy Dnia Dziecka na Wałbrzyskim Rynku dziękują wszystkim licznie przybyłym i zapraszają już za rok, choć wcześniej będą organizować jeszcze wiele innych imprez w sercu naszego miasta.